Siemanko widzowie, kończymy dzisiaj daily. Ach, cóż to był za piękny okres. Tak, Majeczko? No, tak, tak, powiedziała mi, szepnęła do ucha, nie wiem, czy mikrofon złapał. Co mówisz? Za mało primików? Rel. Nie płacze, Majka, psy nie płaczą. Wpisz sobie, czy pies płacze w Google, to się dowiesz, że nie płaczą psy. Bo ten Majka jest uśmiechnięta, zobacz. Może dostanę na od Frania, może nie. Zobaczymy, prawda? Właśnie, mój przeciwnik. W końcu poznaliście mojego przeciwnika. Jest to Franio z Twitcha. Możecie go kojarzyć z tego, że... Kurwa, przecież on Kongo założył z Medim. Ja pierdolę. No tak, przecież on był w OG składzie Konga. No co, no zobaczymy, jak to będzie za Franek, nie? Czy to będzie Franek Kimono? Czy może Franek pójdzie w Kimę w pierwszej rundzie? Lol. Dzisiaj widzowie zobaczymy sobie tak. No tak, zobaczymy Kotecka sobie, zobaczymy ten filmik, tak. Dobra, zaczynamy widzowie, wielka drama. Xayo vs Kotecek 29, odpowiadam na uszczypliwe komentarze serduszko. Filmik jest tylko moją szczerą reakcją na komentarze Xayo. Nie ma na celu nikogo urazić. Chyba XD. No widzę, że komentatorzy objęli raczej stronę Kotecka w tej dramie. Nawet Ksawo Podłoga. Nie przejmuj się nim, on tylko takie rzeczy potrafi robić, wybija się na hejcie, jak nitrozniak tak samo powinien skończyć. Hejcie, hej, z tej strony Kotecek, a może powinnam powiedzieć Wikachu29, bo teraz tak nazywam się w social mediach. Ale czy ja w ogóle powiedziałem o niej coś złego? Muszę sobie przypomnieć. Chcę być jak Naruto. O kur... na bank coś musiałem powiedzieć za dużo. Co mnie sprowadza znowu na YouTube'a? Pytacie się. Sprowadza mnie to, że po prostu kolega podesłał mi filmik. Nie zniszczyłem jej życia, kurwa. Człowieku, widzisz, że ona się nie przejmuje spokojnie, tak? Można by nawet rzec, że pomogłem jej wrócić do życia. 9 miesięcy nie nagrywała, a po moim materiale jest natychmiastowa reakcja. NJN Shoty, gdzie po prostu Xayo ocenia mój kanał, którego już... dosyć długo nie prowadzę regularnie, bo ostatnie takie regularne moje prowadzenie to było 2 lata temu. Próbowałam wrócić do YouTube'a, ale po prostu jednak to nie jest to, co chciałabym robić. Jednak TikTok więcej możliwości mi daje, jest większy odzew, ale... Kurwa, co? TikTok daje więcej możliwości? Dobra, wpierdolam się do Wikachu29. Co ona nagrała od momentu, w którym ją totalnie rozpierdoliłem? Nic szczególnego, tylko to, że mi odpowiada. Hejcie, hej, z tej strony Kotecek. 10-minutowe filmiki na TikToku, tak się da? Nie bierz tego na poważnie, co on mówi. Nie rozumiem, po co odpowiadać na większe trolle na Twitchu, jednak jest ktoś, kto Xayo na serio bierze. To ludzie mnie mają za jakiegoś odklejeńca, któremu nie można wierzyć. Ja pierdolę. Ale dobra, nie o tym. Chciałam odpowiedzieć po prostu... Powiedziałeś na przykład to? Jest stream, to tego nie zrobię, bo nie chcę dostać bana, ale gdybym oglądał to na streamie, to bym się teraz zabił. Na dosyć ostro. No dobra, ale... Troll? Nie powiem, że krytyka, ale po prostu dosyć ostre zdania wypowiedziane przez Xayo. To taki żart był, nie? Ktoś to brał na serio? Lol. No to zaczynamy. Ale wynalazłem gówno. Ciekawy. Przepraszam bardzo, ale gówno tak ostro, no dobra, powiedzmy, ja wiem, że ta piosenka nie była dobra, ale ja ją udostępniłam 4 lata temu, jak miałam 1 lat. I na ten moment miałam fazę na rapowanie i na dany moment po prostu piosenka mi się podobała, a nie usunęłam jej z jednego prostego powodu. Sentymencik mnie trzyma, po prostu sentymencik do tej piosenki i do tego, co w ogóle robiłam na YouTube, dlatego w ogóle tego całego kanału nie usunęłam. Ale okej, niech będzie, że gówno, przyznaję się do zbicia, lecimy dalej. O, widzicie? Miałem rację. Cek 23-29 się wydaje całkiem... mocny kanał. Chyba w ogóle tak w mordę dzisiaj. No i co? Komplement jest. Zostałem widzowie. Jak jadłem, to mi się chciało płakać, bo mi cała szczęka się skakała. I co? Czemu ona to udostępniła? Żeby mnie pogrążyć, wycięła z kontekstu, że jestem pizdą. Chciała zaznaczyć. Z tej strony Kotecek. Dzisiaj... Jakby zaczynamy od mojego filmiku pod tytułem Top 5 opening w anime, który był 2 lata temu. Ja wyglądałam jak wyglądałam. Na dany moment po prostu to mi się podobało, moje włosy wołały o pomstę do nieba i ta kokardka no na środku czoła po prostu chciałam być jak Fuziwa Racika i... No tego nie znałem. Nie oszukujmy się, po prostu stąd ta kokardka. Ale
treść samego filmiku nie jest, wydaje mi się, że zła. Zobaczymy, co na to Ksajo. Death Note skradł moje serduszko. No Death Note akurat oglądałem. Ja muszę się przyznać. No, widzicie? Można prowadzić dyskusję, tak? Normalną. To, co jest dobre, brać za dobre, a to, co złe, brać za złe. Spropsowany zostałem za oglądanie Death Note'a. Tak, można to uznać jako opening? Jest to oczywiście opening właśnie z Be The Beginning. X kurwa Pepe. W sensie, ja nie rozumiem tej reakcji, bo... Opening jest ładny, treść w ogóle jakby tego całego filmiku, wydaje mi się, że jak na tamten moment po prostu mojej twórczości nie było nic do zarzucenia, nic głupiego nie mówiłam aż tak, po prostu opowiadałam o tym, co o moim hobby, w sensie o tym, czym się interesuję, czyli anime, czyli openingi, czyli zrobiłam ranking, jakby nie mam sobie nic do zarzucenia. Skater Boy Inspired Outfit. To jest za mocne, kurwa. Okej, okay, więc tak. Boy Inspired Outfit. To jest... Reupload, tak się mówi? Reupload? Po angielsku nie. Reupload po prostu. Filmiku, którego zrobiłam, jak miałam 19 lat. Czyli dobre 6 lat temu. I na tamten moment filmik mi się podobał. Zrobił go mój były chłopak. No i go dodałam drugi raz. Widać, że to jest stary filmik, bo w ogóle... Dziewczyna ma przynajmniej dystans do zibie, a ty pyzdo co? Spaczesz se, jak ci powiedz, masz 12 widzów. Nidugos tak wielk wydawny twoje walki na fejmie BD darmowe na YouTubie, bo BD Gel rozpoczyna. HTC Kurom Polska Gurom plus jedna rał. W ogóle wyglądam kompletnie inaczej niż na tych późniejszych film materiałach, ale chciałam zrobić taki outfit, takie coś, wiecie, artistic. Polska, Japonia, ten sam ból. Nie no, ale nawet nie wiedziałem, że jedno X kurwa Pepe może mieć taką moc, nie? No. Muszę uważać na swoje słowa. Nie wyszło mi to do końca, ale też nie jest to jakaś tragedia. Cześć, z tej strony Kotecek, a w dzisiejszym materiale będzie Q&A, czyli zapytaj Kotecka. Okej, okay, dobra. Ten filmik, czyli zapytaj Koteczka Q&A, w ogóle mi się jakby nie tyle co nie podoba, ale po prostu cały ekran jest obrócony, bo... Tak mi się nagrało i nie chciało mi się tego nagrywać drugi raz, byłam leniwą kurwą, jestem leniwą kurwą i po prostu tak dodałam, bo mi się nie chciało tego nagrywać drugi raz. Nie boisz się, że kiedyś skomentujesz film jakiejś typiary i się po prostu wichnie? No to co, mam nie mówić już nic, bo ktoś się kurwa wichnie, to wiesz. Moje działanie, jeżeli spotka się z nieadekwatną reakcją, to nie jest to moja wina, tylko wina nieadekwatnej reakcji. Kajecik, wybrałam najfajniejsze pytanka. Jest ich dosyć dużo, więc nie wiem, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Czy zaczęłaś leczenie? Dobra, okej. Czy zaczęłaś leczenie? Ten komentarz wydaje mi się, że jest on dosyć uszczypliwy i jest on dosyć nie na miejscu, bo mówiąc, czy zaczęłaś leczenie, masz na pewno na myśli osoby, które wyglądają tak jak ja, które się ubierają tak jak ja i które są po prostu, jest znak równości przez społeczeństwo. Osoba, która inaczej wygląda, znak równości jest, że musi być, może nie musi, ale musi być chora psychicznie. No pewnie o to ci chodzi. Sądzę, że komentarz jest dosyć na miejscu. Hello. Aha, ona mówi, że jest ten komentarz nie na miejscu, a od razu skumała o co chodzi. Czyli, że sama wie, że mam rację. Bo ja się leczę psychicznie, psychiatrycznie od 16 roku życia. Nie martwcie się, jestem zaopiekowana. I po prostu sądzę, że komentarz nie na miejscu, bo nie można porównywać wyglądu z chorobami, bo jakby później ludzie się wstydzą tego, jak wyglądają, wstydzą się tego, że są chorzy, a nie ma się czego wstydzić. Naprawdę, to jest depresja, zaburzenia osobowości, nerwice, czy też wiele innych schorzeń psychicznych, to nie jest powód do wstydu. To jest powód do tego, żebyśmy o tym głośno mówili, żebyśmy potrafili... No to chyba dobrze, tak? Zadałem pytanie z troski, kurwa, bo się martwiłem. Przyznać się sami sobie, że mamy problem i dali sobie po prostu pomóc. I pomoc nie jest niczym złym. I to, że czy zaczęłaś leczenie, to jakby... Czy to jest coś złego? Tak, zaczęłam. Leczę się od 16 roku życia. Jest o...
No i teraz ja muszę spropsować, tak? Dobrze, nie bójmy się chodzić do lekarzy, jeżeli jesteśmy chorzy. Okej. Okay. Gdybyś mogła wcielić się w męską postać z anime, kogo byś wybrała i dlaczego? Oczywiście wybrałabym Tomoe z Kamisama Hajime Maśta. Ja pierdolę. Depresja NIE istnieje. Nie rozumiem reakcji, to jest po prostu nazwa anime. Anime, Japonia, inny język. No, Kamisama Hajime Maśta, to jest po prostu... No tak, no, to prawda, to moja wina. Jestem ignorantem. Nazwa anime. Googluj to. Tomoe, Kazima, Kamisama i to jest on. No to wychodzi. Ale przysto. Tomoe. I fun fact, Tomoe ubóstwiam, kocham i w ogóle dalej. Tutaj macie, o, plakacik z Tomoe, a tutaj macie dziabę. Fanatyczką jestem ogólnie, tak. Tak jak mówi Ksajo, jestem fanatyczką i mam też wydzierane postaci z anime i kaczkę z nożem, więc uważajcie na mnie. Jak radzisz sobie ze swoją chorobą? Czy czułeś... Śmiech, jeszcze beknął, na zdrowie. Ogólnie dalej śmiech na to, właśnie jak radzisz sobie ze swoją chorobą. Ja są... Ale ty masz kurwa dramy z Pokémonami. Jak NIE Turbo Gwiazda z Jomus, baba co robi super zarcie sobie, tłuscytki je teraz taka no własnie kobitka. I skurwa Pepe. To będzie je następny? Niszczysz ludziom zycie? Rel? NIE Rel? IKS kurwa Pepe. No widzisz, bo ja nie traktuję tych ludzi w żaden sposób z góry. Tylko traktuję ich jak każdego innego przedstawiciela społeczeństwa. Więc dla mnie to nie jest Pokémon. Wiesz, ktoś inny nie wejdzie na ten kanał, dlatego że będzie czuł wewnętrzne być może obrzydzenie, ale to z jego wewnętrznych przekonań, które nie do końca są w porządku wobec reszty. Ja tak nie mam. Ja jestem otwarty na różnice poglądów, inne perspektywy i chcę po prostu czasem zobaczyć świat oczami kogoś innego. Sądzę, że to nie jest powód do wyśmiewania. Zły przykład dajesz dzieciom. Młodzieży? Nie wiem. No, młodzieży to nie uświadczymy na tym czacie. Kto cię ogląda, nie wiem jaki masz fanbase, ale tak, ogólnie śmiech na pytanie też, jak sobie radzę ze swoją chorobą. Nie powinniśmy wyśmiewać tego, po prostu nie powinniśmy. Na siłę chcę być śmieszny. Ej, ała! Ała! Zabolało mnie to. Mój śmiech został przywołany przez to, że jak mogliście zauważyć minutę temu, spekulowałem, że Kotecek może mieć jakąś chorobę. Tutaj w domyśle na podłożu psychicznym. Jak tylko usłyszałem to pytanie, no to wiecie, no. Może się ucieszyłem po prostu, że miałem rację. Płynęj z narzeczonym. Hej, hej, z tej strony Kotecek, a dzisiaj tak jak obiecaliśmy, będzie Boski? Moim narzeczonym. Dzień dobry. Odpowiem wam na 15 pytań, które wybrała moja Kicia. Tak. Jedyne co mnie wkurzyło w filmiku, tym twoim całym, w sensie na streamie, w sensie tych shotach, to jak się śmiejesz po prostu z tego, co mówił narzeczony. Mnie? Możesz śmiać. Ja się tak ubieram, udzielam się w internecie od 9 lat, więc jakby mi to wisi i powiewa. Śmiejesz się z mojego wyglądu, z mojej twórczości. Masz tragiczny wpływ na cicy emocje. Od GDC oglądam, wyzywam wszystkich od Danów, nawet mojego brata, który de facto ma Dana, ale nigdy wcześniej jego NIE wyzywałem. Z tego, co mówię, więc wisi mi to i powiewa, ale mojego narzeczonego to zostaw w spokoju, chłopie. Dziki ci tu, kocica. Oho. Słodziaki. Jesteście razem. 3 miesiące? 3 miesiące. 3 miesiące, no. Prawie 3 miesiące. Z narzeczonym? 3 miesiące? Tak, narzeczony 3 miesiące. Mój narzeczony oświadczył mi się, no prawie jak mieliśmy już 3 miesiące razem, więc tak no. Ty, wejdę na Instagram, nie? Może się kurwa okaże, że to Wicka, już nie jedną taką widziałem. No narzeczonego tu już nie widzę, nie? Na tych foteczkach. Chyba się chłopaczyna ulotnił. No nie widzisz mojego narzeczonego na Instagramie, bo my nie jesteśmy taką parą, która po prostu musi swoje zdjęcia dodawać na Instagrama, pokazywać to, co oni są szczęśliwi. Nie, ja jedynie co, to jakbyś wszedł, zainteresował się i wszedł na zapisane stories na Instagramie. No tam jest takie jedno, tam jest serduszko, miś, serduszko. Tam są wszystkie zdjęcia wspólne moje i mojego narzeczonego. Więc jak bardzo tak pragniesz tego, żeby zobaczyć jego i mnie na Instagramie, wiesz gdzie kierować.
Pomoglibyście jej, gdyby utknęła w pralce? Okej, jakby też nie rozumiem, bo ładne zdjęcie, według mnie oczywiście. No jestem tutaj w peruce, w makijażu, robię takie, wiecie, szaj pozę. I ogólnie rzecz biorąc, to utknięcie w pralce to chyba jest nawiązane do Queen of the Black. To czasami lubię... Co? Queen of the Black utknęła w pralce? Ramy po prostu i... Może dlatego i ostatnio nie widziałem. Czasami sobie tam pooglądam, co ona dodaje, ale nie komentuję, nie udostępniam tego, nic z tych rzeczy. I ja nie rozumiem porównania. Dobra, czy ona była kiedyś w Japonii? Przecież to był komplement. To jest popierdolone, że ludzie są w stanie być takimi pojebanymi fanami. O! Dowiemy się, czy była w Japonii. ...fanatykami i nawet tego nie liznąć, kurwa. Okej, okay, powiem ci tak. To, że ja prowadziłem kanał o anime mandze, to, że mówię po prostu o tym, co mnie interesuje, to nie znaczy, że jestem pojebaną fanatyczką. Bo wyobraź sobie, że są jeszcze gorsze pojeby. Są jeszcze ludzie, którzy się przebierają za postacie anime. Ja tylko mówiłam, a oni te pojeby się przebierają, więc jakby ja pierdzielę. Ona się nie przebiera. Ona już została postacią z anime po prostu. Ja nie wiem, jak można być tak chorym pojebem. Nowy cosplay już idzie do mnie i jak chcesz zobaczyć moje cosplaye, to Instagram Vikachu29. Aj, ale no. Cosplayerki. Szalałem za nimi na pierwszych lanach. To samo jest z koniarami, które nigdy w życiu nie jeździły na Nie jest to samo. Jakby, bo... Pamiętam, że po każdym lanie cosplayerki narzekały, że nerdy ich macają przy fotkach. Kurczę, jak jesteś taki mądry, to zafunduj mi wyjazd do Japonii. Ja bardzo chętnie przyjmę, jak aż tak cię kuje w oczy to, że się interesuje anime, mangą, to, że mówię o tym, opowiadam o seriach, które obejrzałam, a nie byłam w Japonii. Jak ja śmiem w ogóle o tym mówić, kiedy ja nie byłam w Japonii, czujecie to? Czujecie ten takie pierdolenie? Bo ja to czuję. Co mam jej kupić? Patrycja. Wyjazd do Japonii? Macie lub chcielibyście mieć wspólne tatuaże? Znaczy, ja mam S tutaj. Tak, ja... S? C. S. S jak Sebastian. Ja niedługo sobie dam W za łóżko, też żeby to oznaczyć. Letrol. Tak. Nie mówię ci o tym. Nie rozumiem tej reakcji. Dokładnie to jest zrobione. Będzie oczywiście druga część za 3 miesiące, jak wrócę. Tak. O! Kolejna część za 3 miesiące? Aj, nie wrócił. Farbuje włosy na rzecz... Jest! Wrócił! Hej, cze, hej, z tej strony... O nie! Nie pamiętam, co tu powiedziałem. O Jezu, jak ja wyglądałam. Oh. No i widzicie? Obiektywny komentarz. Tak, przepychamy się argumentami. Raz jedna strona przyznaje rację drugiej, raz na od nowa, no a w drugą stronę. Kotecek, witam was w ten piękny poranek. Nie mam brwi, zguliłam je sobie, wyglądam jak gówno. Teraz... Czemu zgoliła brwi? To jest moje pierwsze pytanie w Q&A. Już ci tłumaczę, czemu zgoliłam brwi. Moje brwi są ogólnie bardzo cienkie, bardzo jasne, kompletnie prawie niewidoczne, mają brzydki kształt, więc łatwiej mi się malowało brwi, których po prostu na nowo, w sensie, że nie mam brwi i maluję je sobie na nowo, niż męczenie się z nadawaniem kształtu brwi, które po prostu... No nie dało się ich okiełznać, bo były tak nieładny miał kształt, a nie chciałam tylko pomalnie robić sobie. Cygeryju zawiem, co zemu oswiaczyny po trzymi językach by grane. Makijażu prowadnego, więc stwierdziłam, że jest to po prostu z golej po problemie. Hej, hej, z tej strony Kotecek, mamy tu... Nie było tak źle. Było tak źle. Znaczy... Nie żeby coś, ale to, co widzicie na tamtym ujęciu w tych różowych włosach, to nie są moje naturalne brwi. To co? To są namalowane przeze mnie brwi od zera po prostu. No jakby kto się... Tak dobrze namalowane, że się nie poznałem nawet wtedy. ...rodzi z tak czarnymi brwiami. Ja przecież widać, że to jest zrobione kredką, linerem, czymkolwiek, co nie? Jak tego nie widzisz, to zmieni oksy, bo i tak mają bardzo brzydki kształt. Moje oksy mają brzydki kształt? Że są kurwa śliczne. WTF? Nie no, możesz obrażać mnie kurwa. Możesz nawet obrażać Suchara i Dracula. Nawet zachęcam, ale moje okulary? Odpierdol się od moich okularów, bo ci wyjebie Rasengana. Zapraszam do oglądania. Jestem z powrotem i... Okej, śmiech uzasadniony. O!
No i to jest właśnie ta dyskusja dorosłych ludzi. Potrafimy się przyznać do błędów. Miony, bo mój wygląd pozostawia wiele do życzenia i moje... Aha, czyli jednak można się śmiać z wyglądu. Już nic nie rozumiem. Brwi, które... No teraz sobie lepiej radzę z brwiami. Są one cienkie, ładniejsze, ale tamte to... No nie umiałam malować brwi, no. Hejcie, hej, z tej strony Kotecku. Oj, Kotecku. Pozytywne czy negatywne to o, Kotecku, ale to jest mój jeden z najlepszych filmików, kiedy chciałam wrócić do YouTube'a, ale stwierdziłam, że mam wyjebane. Tecek? Boże, jak ja dawno tego nie mówiłam, aż się na tym stęskniłam. Opowiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z twoim stylem. Pozdrawiam. O, to jest kurwa dobre pytanie. Zaczęło się to tak, że oglądnęłam salę samobójców. No nie, już tylko 4 minuty. 3 minuty materiału. Wtedy zaczęłam słuchać rocka, metalu. Zaś ta liga. Emocje, później zmieniło się to w bycie metalową. Później zaczęło być to bardziej, jak zaczęłam oglądać anime, taki Harajuku, Fairy Cake. Może na 0,5 pooglądamy. Style, więc... Harajuku Fashion. O. Zrosło po Harajuku. No tak, jestem... Marcin otvor z buzie, bo kotecek sraci do ria. Kompletna destrukcja, rozjebacie jak sobie rejtym makijajem, paskuda jebana. Co ty piszesz, ej gościu? Coś takiego jak Harajuku Fashion. Nie utożsamiam się teraz tak w 100% z Harajuku Fashion. Ogólnie ja się ubieram tak trochę Harajuku, trochę Lolita, trochę takiej dekory, troszeczkę... Jak coś jest taki kawaii aesthetic. Ja teraz mi oglądam w miarę normalnie, ale zazwyczaj mam różowe, fioletowe peruki, kocie uszka i tak dalej. Dla ciebie, Majku, najzabawniejsz osobie z testy sembowaliś bek ze swoich artów, team kotecek, pikna moda i wygląda na taka co birze z dupy do ryja. Dzisiaj nie mam kocie uszek, no. To jest moja peruka do cosplayu. No i wszystko, co jest słodkie, różowe, świeci się, puchate. Ja to kupuję. Kurwa. To jest Harajuku, widzowie. To ja nie wiedziałem. Na przykład. Mnie się na przykład nie podoba do końca. Ale jak ci się nie podoba, to wiesz, to jest twoje zdanie, szanuję. Nie musisz... Ale to jest wycięte z kontekstu. Przecież tam powiedziałem dalej, że rozumiem, dlaczego komuś się może podobać. Pierdolone, to jest przerobione komputerowo ten filmik. Jeśli się podoba, ci ważne, żebym ja się tym dobrze czuła, żeby mi się podobało, bo to ja w tym chodzę, więc są... O gustach się nie dyskutuje, więc jakby szanuję w pełni, że tobie się to akurat nie podoba. Aha, to Enio ten wyciął, a nie ona. Aha, czyli Enio ten też jest team kotecek. Okej. Nieźle. Mamy szczura w ekipie kolejnego. Jest twój naturalny kolor włosów. Szczerze, to bardzo ciężko mi spamiętać, jaki mam naturalny kolor włosów. Nie, no to już jest popierdolone. Kościuwa nie pamięta, jaki ma kolor włosów. Okej, dobra. Tu jakby przyznaję mu 100% rację, bo ja nie wiem, dlaczego ja tak powiedziałam, że nie pamiętam mojego naturalnego koloru włosów. Ja pamiętam doskonale, jaki mam naturalny kolor włosów. Jest to ciemny blond, jasny brąz. No powiedzmy taki brązowy. Znowu racja dla mnie, nie? Równam ją z ziemią, ona mi przyznaje rację. To jest, kurwa, ta dominacja samca alfa. Simba. I nie wiem, czemu odpowiedziałam. Może chciałam, nie wiem, co chciałam uzyskać. Po prostu, no tak powiedziałam, no i tyle. Mogą to wyciąć w sumie. Albo powiedzieć prawdę po prostu. O. Jeden under, drugi, trzeci, czwarty, piąty akt. Oczach nic, ogromny tylko strach. Nie uciekaj przede mną, tuż niczym szpala zabija pod Mohamedą, nie bój się ciemności. Nie, stary. Tu się dopiero rozkręcam. Nie bój się ciemności, kiedy każdą drogę moralności i daje pochłonąć się o samotności. Pani na kolana, spójrz jak wymiata, jak Amila Bóg nowego świata. Chodź, zbawim się, ludzkie życie na mej łasce do twarzy mi. Boga śmierci ma. Ciągnę dalej, ale nie będę was zanudzać. Nie planuję niczego, tylko jak coś wymyślę, to... Ale moje, jak jest Lucjanek na midzie? Mana mi ci na mana, mama nam. O kurwa. Ty chyba właśnie wymyśliłem nowe anime. I to wszystko. Więc to była moja reakcja na szoty z... A widzisz, dodała to, bo jej też się podobało. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Jak wam się nie podoba, to piszcie w komentarzach. Jak wam się podoba, to piszcie w komentarzach. I to było wszystko w tym materiale. Harajuku. Na to cię nahara do mordy argumentami. Dwoje TV sumie wygladę jak dinozaur z parku jurajskiego. Pozdro tým koteček a okulárky vypierdol, bo vyglodas jak lotník bez samolotu, pik. Kotecku nasraj mi na klate PLS.
Dziękuję. Okej. Okay. Czy myślicie, że tę walkę wygrał Kotecek? A może jednak Irokesso? Ciekawe, czy znajdziemy tu w ogóle jednego widza. Kotecka. O, może? Nie, to mój subskrybent. Aha! Tak, tak, dobrze jebać Irokeza i dała serduszko. Nie no, ten beef wchodzi w takim razie na następny poziom. O jest, chyba jakiś anime zjeb widzę. Yuki 2. O kurwa, ale analiza dramy. Ja pierdolę. Koleś wczuty na maksa. Usuń film, przeproś Marcina i zostaw Primika. No i tyle by wystarczyło, kurwa, w tym komentarzu. W mojej opinii masz ból dupy, bo nie wiem, kurwa, wypada? Marcin nie mówi w sumie o tobie nic złego, na tyle, żeby jakkolwiek się do tego przyczepić. W tych openingach anime na przykład, obejrzał. W niektórych pozycjach powiedział, że spoko, a w niektórych, że on to by nie dał tego na jedno miejsce. Chyba na tym polegają takie tier listowe filmy, a ty się sprułaś. Że mu się nie podoba ten opening, co tobie i chuj, stwierdziłaś, że to hate zdyt. Kolejny film o tytule Skater Boy Inspired Outfit, dbasz cud, że Marcin oglądając to parsknął tylko śmiechem. Bo ten film to jest jakieś jebane gówno, co najlepsze sama przyznałaś, że nie wyszło ci z tym outfitem xt. Lecimy dalej, kolejny film, kua, co to w gyl jest? Co ja mam sobie obrócić kurwa monitor czy jak, żeby to normalnie obejrzeć? Nie wiem, czy mam to rozwijać w gyl. Bo widzę, że sama chyba zrozumiałaś, mówiąc dalej i... Ja pierdolę, ale Koteczek się zesrał do ryja. Dla widza. Chyba nawet bardziej niż mi. Oh.